Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trząsa, ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Kiedy umiera ktoś, zwłaszcza bliski, pojawia się smutek i ból. Ale zobaczcie, śmierć to jest ten moment, w którym przychodzi Bóg, w którym wieczność dokonuje pewnego wtargnięcia w naszą codzienność. Śmierć to jest dzień poświęcony Panu. Dlatego nie bądźcie smutni. Nie płaczcie. Tych słów użyli ci wszyscy lewici, którzy czytali ludziom Księgę Prawa. I ci ludzie, którzy siedzieli i słuchali tej Księgi Prawa, tych przykazań, zrozumieli, że narobili mnóstwo złych rzeczy, mnóstwo głupot. Usłyszeli prawdę. Kiedy słyszymy jakąś gorzką prawdę, jakieś fakty, z którymi się nie chcemy zgadzać, to przez tą prawdę przychodzi Bóg i mówi: nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Ta prawda, która przyszła, to jest Bóg. Bóg przychodzi przez tą prawdę. Nam jest trudno przyjąć czasami gorzką prawdę, czasami trudno nam jest przyjąć śmierć kogoś bliskiego, bo myślimy, że to jest koniec. I zobaczcie, że te słowa akurat przypadają w dzień świętej Faustyny, kiedy Bóg mówi: ja jestem miłosierny. Ani gorzka prawda o jakichś twoich grzechach, ani śmierć nie oznacza końca. Bo jestem miłosierny. Moje miłosierdzie jest potężne, jest ogromne. Zobaczcie, o tym mówi Ewangelia, o pewnym rozmachu. Chrystus wyznacza 36 drużyn, 36 ekip i posyła do różnych miejscowości. On mówi: do każdej miejscowości, do każdego miasta i wioski dociera jedna ekipa, do której on sam przyjść zamierzał. On ma zamiar odwiedzić 36 miast. Ma pewien rozmach. Ewangelia ma rozmach. Miłosierdzie Boże ma ogromny rozmach. Chrystus, nazwijmy to, Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Bóg sobie poradzi z każdą śmiercią, z każdym grzechem, z każdą gorzką prawdą
Bóg sobie poradzi z każdym złem. I tym uczniom mówi, wymówcie tym ludziom tylko jedno słowo. Bliskie już jest Królestwo Boga. Ono jest bliskie. Blisko jest ten, który jest miłosierny.